Dzień dobry, witamy Państwa serdecznie. Program Rozmowa Dnia, a moim i Państwa gościem jest dzisiaj burmistrz Starego Sącza, pan Jacek Lelek. Witam Panie Burmistrzu. Witam Panią Redaktor, witam Państwa. No i dobre wiadomości, są pieniądze na tak zwaną małą obwodnicę Starego Sącza, 9,5 miliona złotych. To są pieniądze, które otrzyma właśnie gmina Stary Sącz z Rządowego Funduszu Polski Ład. No rzeczywiście, program inwestycji strategicznych, bo tak się ten rządowy program nazywa, w naszym przypadku rzeczywiście idzie na bardzo strategiczną inwestycję, strategiczną ze wszelkich miar. No po pierwsze od kilkudziesięciu lat w planach zagospodarowania przestrzennego Starego Sącza widnieje ta droga, która początkowo miała być w ogóle obwodnicą ratującą rynek. Jak wiemy, ta obwodnica powstała po drugiej stronie Dunajca, ale jednak ta mała obwodnica od lat planowana też jest bardzo istotna, bardzo ważna również dla tego naszego lokalnego ruchu. Ona już nie będzie taką tranzytową i na szczęście, natomiast będzie taką lokalną obwodnicą, która pozwoli na przykład mieszkańcom osiedla Słonecznego dostać się do Nowego Sącza, niekoniecznie przejeżdżając przez rynek. Druga rzecz, ta droga w bardzo dużym stopniu otworzy nowe tereny. Wiemy, że tam już rozpoczynają się prace związane z powstaniem nowych mieszkań w budownictwie wielorodzinnym przy ulicy Podegrodzkiej. Wiemy, że rozwija się strefa aktywności gospodarczej, którą lokalizujemy pomiędzy Moszczeniczanką a ulicą Wielki Wygon i obwodnicą Starego Sącza, czyli tą drogą wiodącą od Mostu Świętej Kingi do Ronda Jana Pawła. Więc znowu ta droga nam udrożni tamte tereny. No i wierzę, że w przyszłości powstanie ulica Węgierska BIS i naturalnym przedłużeniem tej naszej obwodnicy będzie kolejne szybkie połączenie z Nowym Sączem, które dla wielu mieszkańców naszego miasta i naszej gminy jest połączeniem kluczowym, zwłaszcza, że wiemy, jak wygląda sytuacja na ulicy Węgierskiej, szczególnie w godzinach szczytu, więc to ze wszechmiar jest inwestycja strategiczna. Cieszę się, że została zauważona, otrzymaliśmy dofinansowanie 9,5 miliona, no to mogę powiedzieć, że to jest takie, jeżeli chodzi o jednostkowe dofinansowanie, to w historii naszej gminy to jest drugie najwyższe dofinansowanie, bo tylko dofinansowanie na kanalizację ponad 30 milionów to było większe dofinansowanie, natomiast tutaj możemy się cieszyć naprawdę sporą obietnicą sporej kasy. A koszt tej inwestycji to ile? Bo wiemy, że tam będzie wchodziła w grę także budowa dwóch rond, tak? Mostu na potoku Moszczeniczanka. Tak. Dokładne koszty oczywiście dzisiaj nie są jeszcze znane. To zadanie będziemy realizowali w formule zaprojektuj i wybuduj. W tej chwili tworzona jest koncepcja i program funkcjonalno-użytkowy, tak się nazywa ten dokument, na podstawie którego będziemy mogli ogłosić przetarg i wybrać wykonawcę, więc mamy troszkę jeszcze czasu, ponieważ zgodnie z zasadami programu do pół roku od chwili ogłoszenia wyników, czyli od wczoraj ten zegar zaczął tykać, do pół roku musimy ogłosić przetarg. Będziemy wiedzieli, no takie ostrożne szacunki mówiły około 12 milionach, 12-13 milionów. No będziemy starali się tak, żeby jeszcze być może jakieś jeszcze dodatkowe dofinansowanie zdobyć, ale tak naprawdę to będziemy wiedzieli dokładnie wówczas, gdy ogłosimy przetarg, wybierzemy wykonawcę, wtedy będziemy wiedzieli, ile pieniędzy, na ile to wystarczy, a o jakie środki będziemy jeszcze musieli zabiegać, żeby to uzupełnić. Ale jedno jest pewne, że jest to taki punkt, który no, pozwala nam z projektem już tak na poważnie wystartować. A harmonogram już chociaż w przybliżeniu, kiedy mogłaby się zacząć budowa, kiedy się zakończy? W przybliżeniu zakładamy, że do połowy przyszłego roku wybierzemy wykonawcę, który przystąpi do realizacji, najpierw do projektowania, czyli do przygotowania programu, do przygotowania projektu budowlanego, więc na to zostawiamy sobie rok 2022, no, do wiosny 2023 roku. I jeżeli wszystko by poszło zgodnie z planami, no to zakładamy, że na wiosnę 2023 roku mogłyby się rozpocząć już prace budowlane. Tam rzeczywiście największym wyzwaniem będzie budowa mostu na Moszczeniczance. Natomiast no, będą jeszcze tak, chcemy, żeby na ulicy Podegrodzkiej zostało wybudowane rondo, tak żeby to być taka strefa mieszkaniowa, więc zależy nam na tym, żeby ten ruch był ten jak najbardziej taki spokojny, nieszybki, bezkolizyjny, ale jednocześnie jednak taki uspokojony. No i dodatkowo będzie nas jeszcze czekało tutaj przebudowanie
tutaj skrzyżowania ulicy Braterstwa Ludów z ulicą Podegrodzką, dlatego że tam również no, to skrzyżowanie będzie miało w przyszłości, ono dzisiaj już jest takie dosyć niebezpieczne i nieprzyjemne, tam jest jeszcze wlot ulicy Tischnera, więc żeby tutaj to również to skrzyżowanie uczynić takim bardzo takim przyjaznym, bezpiecznym, no i adekwatnym do tego miejsca, gdzie czyli budownictwa mieszkaniowego. No właśnie, bo osiedle Słoneczne będzie się bardzo rozbudowywać, to miejsce. No już teraz rozpoczyna się budowa bloków, tak, tam będzie 82 mieszkania, osiedle Enklawa Starosądecka. To na razie jest ta część, która jest budowana przez prywatnego inwestora, ale także w planach budownictwo socjalne, tak, ze społecznej inicjatywy mieszkaniowej. Proszę nie mówić socjalne, bo to jest zupełnie coś innego. Budownictwo pod wynajem czynszowe, więc rzeczywiście gmina przystąpiła do spółki SIM Małopolska i w ramach tego powstanie 100 mieszkań o przeznaczeniu czynszowym. Chodzi o to, żeby mogły z tych mieszkań korzystać również tacy mieszkańcy, którzy nie chcą albo nie mogą zaciągnąć kredytu na zakup mieszkania własnego, ale jednocześnie, żeby mieszkali w godnych warunkach, więc cała ta inicjatywa, w którą się bardzo mocno włączył samorząd starosądecki, będzie ku temu zmierzała. Natomiast to będą mieszkania czynszowe, za które mieszkańcy będą normalnie płacili czynsz. Jak wiemy, że dzisiaj w Starym Sączu praktycznie w ogóle nie ma podaży takich lokali, które można wynająć, więc to będzie bardzo istotne, też między innymi w kontekście rozwijającej się strefy aktywności gospodarczej. Natomiast zwracam właśnie uwagę, żeby nie kojarzyć, że to nie jest budownictwo socjalne dla osób w trudnej sytuacji materialnej. O takich osobach również myślimy, ale tutaj bardziej w takiej formie rozproszonej. Nie chcielibyśmy robić takich enklaw z kolei, które potem mogłyby powodować pewne problemy społeczne. Więc tutaj raczej myślimy o takich właśnie potem pojedynczych domach, pojedynczych, prawda, mieszkaniach rozsianych po różnych częściach miasta i gminy, tak żebyśmy tutaj nie poprzez kumulację w jednym miejscu jakichś problemów sobie nie stworzyli. Była mowa o tym, że to 2023 rok to jest ten rok, kiedy te mieszkania będą już dostępne. Ponad 100 mieszkań, czy coś się zmieniło, jeżeli chodzi właśnie o te terminy? To znaczy tutaj generalnie, znaczy dostępnością być może pod koniec roku, bo to wszystko będzie zależało od sytuacji na rynku. My do spółki przystąpiliśmy, spółka już się w tej chwili utworzyła, dostaliśmy pieniądze od rządu z funduszu mieszkaniowego, które też wpłaciliśmy do spółki SIM Małopolska. To były 3 miliony złotych, które są właśnie przeznaczone na przygotowanie, to ten pierwszy jakby wkład do budowy tych mieszkań. Wydzieliliśmy działki, które w tej chwili będziemy aportem wnosić do spółki SIM, no i rozpocznie się proces projektowania, więc myślę, że również rok 2022 to będzie ten czas, kiedy spółka uzyska pozwolenie na budowę przynajmniej pierwszego bloku, bo to też będzie etapami realizowane. No i wtedy mniej więcej właśnie w okolicach roku 2023, czyli cieszę się, bo będziemy mogli, żeby się te dwie inwestycje zbiegły ze sobą, to znaczy budowa tej drogi, która też stanowi do użytkowania tego osiedla zbudowanego przez spółkę SIM. Ta droga będzie niezbędna, plus właśnie oddanie mieszkań, to wszystko się zbiegnie w czasie i myślę, że końcówka roku 2023 to powinien być ten czas, kiedy będziemy zasiedlali te mieszkania, a jednocześnie cieszyli się już nową inwestycją. Jednocześnie, tak jak wspomnieliśmy na początku, powstaje osiedle Enklawa Starosądecka, to jest osiedle budowane przez dewelopera. Kiedyś rozmawialiśmy, że jednak brak było tych mieszkań, brak było miejsca do mieszkań właśnie w Starym Sączu. Jest zainteresowanie w ogóle mieszkańców, nie wiem, Starego Sącza z zewnątrz właśnie za mieszkanie w Starym Sączu. Stary Sącz naprawdę bardzo wiele oferuje mieszkańcom. Jest to miejsce ze wszechmiar bardzo przyjazne do zamieszkania. Jest bardzo wiele terenów zielonych, jest bardzo dobra infrastruktura, dobre szkoły, dobre przedszkola, wiele przedszkoli. Również cały czas staramy się powiększać tą bazę, bo świetna baza taka rekreacyjna, zarówno spacerowa, punkty widokowe, za chwileczkę już, prawda, Leśne Molo, które już dzisiaj jest szturmowane przez wiele osób, które tam w tamtym
te okolice spaceruję. Świetna baza sportowa, dużo placów zabaw, dużo boisk, tak więc no i miejsc tych spacerowych. Czyli tak? Po prostu tak naprawdę nic mieszkać. Tutaj po co na weekend wyjeżdżać, jak można się mieszkając w Starym Sączu w czasie weekendu po prostu obudzić się od razu w świetnym miejscu do mieszkania. Więc i tutaj cieszy, bo z jednej strony, no jeżeli prywatni deweloperzy zaczynają się Starym Sączem coraz mocniej interesować i już widać, że pierwsze inwestycje te idą, no to widać, że to nie jest tylko ocena przez różowe okulary burmistrza, który wiadomo, że każdy będzie patrzył na swoją gminę w jakiś sposób trochę tak optymistycznie, widząc w niej olbrzymie, prawda, potencjały, ale to jest dostrzegane zarówno przez już biznes prywatny. I jestem przekonany, że to ci, którzy zdecydują się na zamieszkanie w Starym Sączu, zrobią naprawdę bardzo dobry krok i sensowny kierunek. A my będziemy stale jeszcze pomagać, żeby zarówno miejsca pracy tworzone w Starym Sączu, żeby ten rynek pracy był coraz lepszy, coraz bogatszy. Cały czas będziemy inwestować i inwestujemy zarówno w tą infrastrukturę społeczną. Więc to wszystko sprawia, że to naprawdę jest bardzo dobre miejsce do życia. Również dla ludzi młodych, bo to jest bardzo ważne, bo niektórzy myślą, że Stary Sącz to tak bardziej dla starszych. Myślę, że dla młodych też. Tutaj też taką bardzo ważnym elementem jest rozwój na przykład internetu szerokopasmowego, który pozwala dzisiaj na pracę zdalną nawet w zupełnie innych miejscach w Polsce czy w świecie. A żyć można fantastycznie w takim miejscu jak Stary Sącz. No właśnie, a propos miejskiego mola. Tak, atrakcja na Miejskiej Górze, bardzo długo wyczekiwana. Jeszcze oficjalnie nie było otwarcia, ale już, tak jak Pan wspomniał, no, turystów bardzo dużo. To pokazuje, jak bardzo duże zainteresowanie i wyczekiwanie było na tę inwestycję. Przypomnę, że Leśne Mole to jest tylko jeden element w kapitalnym kompleksie Lasu Miejskiego, Miejskiej Góry. To jest miejsce absolutnie historyczne, szczególne, bo uwaga, w 1357 roku księgi Konstancja przekazała tą górę społeczeństwu Starego Sącza, bo to wcześniej były dobra klasztorne, ale zostało przekazane jako dar dla starosądeczan. Czyli ponad 600 lat, grubo ponad 600 lat, to jest własnością mieszkań. No to jest długo niewykorzystywane tego potencjału, tak? Kiedyś w latach 70. to miejsce on żyło, prawda? Wiem, że takie były tam takie ścieżki zdrowia, jakieś takie miejsca rekreacyjne. Potem to rzeczywiście podupadło w latach 90. zajęliśmy się tak bardzo robieniem pieniędzy, tworzeniem biznesu, że to zostało zapomniane, ale od 10 lat z bardzo dużą taką konsekwencją stopniowo to miejsce przywracaliśmy mieszkańcom i turystom. No i dzisiaj jest, można powiedzieć, tego kwintesencja, bo zainteresowanie, jakim już w tej chwili cieszy się to miejsce, to no, myślę, że jest bardzo, bardzo duże i też pokazuje kolejne zainteresowanie Starym Sączem i mam nadzieję, że będzie się przyczyniało do w ogóle rozwoju takiego usług turystycznych i usług takich w Starym Sączu, że będzie to świetne miejsce na przykład na spędzanie wolnych dni, weekendów właśnie w Starym Sączu. Oddanie tej inwestycji trochę się opóźniło, trzeba było 700 tysięcy złotych tak dołożyć, ponieważ potrzeba było dodatkowych zabezpieczeń. Znaczy po prostu to jednak był projekt bardzo innowacyjny i przynajmniej w naszej skali nie wszystko dało się od razu przewidzieć. Pewne badania już na etapie inwestycji okazały, że jednak teoretycznie wszystko było ok, natomiast sam komfort korzystania z tej platformy jednak wskazywał, że pewne dodatkowe usztywnienie konstrukcji będzie wskazane po pewnych badaniach właśnie tych wychyłów. Doszedłem do takiego wniosku, oczywiście po wielu konsultacjach doszedłem do wniosku, że tutaj jednak pewne prace dodatkowe będą konieczne. Bardzo sprawnie te prace zostały zaprojektowane, zrealizowane i są wykonane. Dzisiaj no, mogę powiedzieć, że ze spokojem patrzę, że wszystko jest w jak największym porządku. To oczywiście kwota jest też niebagatelna, ale przy całej inwestycji no to jest trochę więcej niż 10%. Myślę, że trzeba było na to się zdecydować. Dlatego przekonywałem Radę Miejską, która wyraziła zgodę na te dodatkowe środki. No i dzięki temu dzisiaj myślę, że możemy spać spokojnie i cieszyć się tą atrakcją, która już lada dzień będzie oficjalnie no całkowicie oddana. Bezpłatnie mieszkańcy, turyści będą mogli korzystać. To jest miejsce pomyślane jako po prostu zagospodarowanie przez
przestrzeni publicznej, więc tak bardzo typowo to nie jest atrakcja komercyjna, to jest takie miejsce, gdzie rodziny, gdzie po prostu ludzie mają, spacerujący mają spędzać wolny czas, podobnie jak to mamy z Bobrowiskiem, czy z Platformą Widokową na Woli Krogóleckiej, więc to będzie takie kolejne trzecie miejsce w Starym Sączu, które no, będzie świetnym miejscem na rodzinny spacer, na rekreację, a jednocześnie takim, które w takim o wolnym dostępie, gdzie nie będziemy ograniczeni ani finansami, tylko po prostu jedyną ceną, którą trzeba będzie zapłacić, to trzeba będzie dojść na przykład z rynku starosądeckiego, czy z parkingu Park and Ride, gdzie jest, ale to wszystko dla naszego zdrowia, bo no, tutaj niestety mamy lekki problem, się zaczyna pojawiać, bo ilość samochodów, które chcą bardzo blisko podjechać do tej atrakcji, już okazała się tak duża, że w niedzielę są pewne problemy w poruszaniu się, więc cieszymy się, że to jest tak popularne, ale z drugiej strony chcielibyśmy, żeby jednak no, wykorzystać ten czas, i przejść, zostawić samochody troszeczkę dalej, naprawdę się przespacerować. Stary Sącz jest tak pięknym miastem, że spacer przez rynek, na przykład zostawiając w niedzielę na pustym parkingu Park and Ride u stóp miasta i przespacerując się, to naprawdę jest świetna alternatywa i nie ma co się denerwować, wjeżdżając w ciasne uliczki. Panie burmistrzu, zakończył się kolejny etap kanalizacji, mówię o Moszczenicy Niżnej, mieszkańcy mogą już się przyłączać, tak? Tak, to jest bardzo dobra wiadomość, że mamy tutaj moment, kiedy zostały zakończone wszystkie prace. Mieszkańcy już otrzymują w tej chwili sukcesywnie projekty przyłączy i będą mogli składać wnioski o dotacje na budowę przyłącza. Przypomnę, że każdy mieszkaniec we własnym zakresie takie przyłącze musi zbudować, ale z gminy dostanie dotację w wysokości do każdego metra przyłącza 100 zł oraz 500 zł do każdej studni, którą trzeba będzie zabudować, nie więcej niż 10 tysięcy złotych. Zachęcam, żeby się jak najszybciej tym zainteresować, zrealizować. Dla nas to jest ważne, bo my też musimy się wykazać do Narodowego Funduszu tak zwanym efektem ekologicznym, czyli ilością osób, które się podłączą, ale z drugiej strony myślę, że mieszkańcy też z utęsknieniem czekają na ten moment, kiedy się będzie można podłączyć, wreszcie korzystać z dostępu do kanalizacji sanitarnej, bo to wiemy, że jest naprawdę wielka wygoda i co tu dużo mówić, jest to zdecydowanie ekonomicznie i taniej niż ekologicznie i tanio, ekologicznie, ekonomicznie i dla mieszkańców, więc no, rzeczywiście ta inwestycja 8 milionów złotych kosztowała, jeżeli chodzi o Moszczenicę Niżną, to sporo, no, ale mamy nadzieję, że około 800 osób się do tej kanalizacji podłączy. To jest jeden z etapów tego wielkiego projektu właśnie kanalizacyjnego. Co jeszcze? No, w ramach tego projektu no, powoli, z wielkimi bólami, to znacznie bardziej skomplikowane było. Nie kończymy Mostki, już w tej chwili jest jakby no, droga tam, na tym odcinku przez Mostki, główna droga przejezdna po wielu miesiącach, długich miesiącach sporych utrudnień. Natomiast tu tak naprawdę w pełni będziemy gotowi na wiosnę, więc tam była nie tylko kanalizacja, ale również przebudowa sieci wodociągowej. Trwają prace w Gołkowicach Dolnych, no i lada chwila rozpocznie się budowa kanalizacji w Moszczenicy Wyżnej, więc tutaj cały czas ten projekt jeszcze mamy. Już jesteśmy za półmetkiem, ale jeszcze jednak jest sporo do wykonania, bo bardzo duża część Gołkowic Dolnych, no i cała Moszczenica Wyżna. To są jeszcze te etapy, które są przed nami. Realizujemy, no, daliśmy radę. No, wystąpiliśmy w tej chwili o przedłużenie projektu, jednak trochę i pandemia, i pewne sytuacje wymusiły, że nie będziemy tego w stanie zrealizować tak, jak to pierwotnie planowaliśmy, czyli do połowy roku 2022 wystąpiliśmy o przedłużenie tego projektu. Mam nadzieję, że Narodowy Fundusz o rok, czyli będziemy po prostu chcieli na wiosnę 2023, żeby wszystko było zakończone. I no oczywiście potem jeszcze będzie parę miesięcy na to, żeby się mieszkańcy tych miejscowości podpięli, no ale to, co już na bieżąco realizujemy, tak jak Moszczenicę Niżną, no to mieszkańcy mogą się już podpinać. I panie burmistrzu, na zakończenie jeszcze szybkie pytanie. Galeria Pod Piątką, która teraz będzie się nazywać Galeria IMO, kiedy otwarcie, czy tam już są zajęcia, czy jeszcze nie, jak to wygląda? No niestety jeszcze nie. Tutaj rzeczywiście już naprawdę przebieramy nogami, ciągle tam to jest duża, naprawdę skomplikowana inwestycja i trochę tutaj niespodzianek różnych było po drodze, więc mogę powiedzieć, że już w tej chwili bardzo mocno przebiegamy, to już ostatnie szlify, ostatnie jakieś
korygowanie pewnych niedociągnięć, pewnych spraw, bo to można powiedzieć, że trwają odbiory, tylko że te odbiory gdzieś tam, pewne, w wyniku tych odbiorów się pewne konieczność pewnych elementów jeszcze, pewnych prac niewielkich dodatkowych wystąpiła. Mam nadzieję, że uda nam się to wszystko zrobić jeszcze w tym roku, bo naprawdę z utęsknieniem czekamy, mamy już gotowe projekty, wystawy, które mają tam być prezentowane, a przede wszystkim no, ofertę zajęć dla młodzieży, dla dorosłych, dla seniorów, które tam będą się odbywały. No ale no, powiem, nauczony doświadczeniem, nie powiem żadnej daty, tylko jak uda nam się z tym wszystkim uporać, wierzcie Państwo, że nikomu tak bardzo na tym nie zależy jak mnie, to wtedy z radością poinformuję, że otwieramy podwoje i na pewno będzie o tym głośno. To trzymamy kciuki także w imieniu mieszkańców. Ja dziękuję Panu bardzo za udział w programie. A moim Państwa gościem był dzisiaj burmistrz Starego Sącza, Pan Jacek Lelek. Dziękuję. Dziękuję bardzo Pani Redaktor, dziękuję Państwu.